Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was serdecznie, brat Piotr Kurkiewicz, kapucyn, franciszkanin. Dzisiaj chciałbym troszeczkę odejść od naszego cyklu nawróceniowego w tych rekolekcjach, a może i nie odejść, ale pokazać, nie odejść, ale i pokazać jak mm, przy nawróceniu trzeba jednak y, jako pewien aspekt nawrócenia trzymać się. Rozumu i umieć myśleć. Nawrócenie musi być zmianą myślenia, ale, ale, ale ta zmiana myślenia chyba też powinna przynajmniej częściowo, może nie kwintesencjalnie, ale bazować na umiejętności myślenia. No więc w ramach takiego ćwiczenia się w myśleniu, też aby pokazać pewną odwagę w myśleniu, czy też bycia konsekwentnym w logice myślenia, to jest ważne w nawróceniu, tego się trzeba trzymać, choć człowiek nie jest przede wszystkim homo sapiens, no ale między innymi jest homo sapiens i mamy się nawracać jako ludzie myślący. Mianowicie chcę to egzemplifikować, dać przykład tego myślenia twórczego, odważnego, konsekwentnego, wolnego, jako istotny element nawrócenia na przykładzie tego, co się ostatnio dzieje w Kościele wokół sporu o Maryję jako współodkupicielkę i wszechpośredniczkę łask. Do tego wystąpienia zainspirowały mnie dwa wystąpienia. Jedno to jest wystąpienie Ojca Świętego papieża Franciszka, który w swoich bodajże homilii czy kazaniu niedawno Parę dni temu wystąpił tak bardzo delikatnie, łagodnie, jednak przeciwko nazywaniu Maryi współodkupielką oraz wszechpośredniczką łask, a także drugi, drugi tekst, a właściwie teksty głoszone, czyli dźwiękowe, czy też teksty pisane, publikowane m.in. też w gościu niedzielnym, który bardzo skądinąd lubię, chyba w jego elektronicznej formie. Mianowicie głosy niektórych biblistów czy teologów nobilitowanych z tytułami przeciw tak zwanej maksymalistycznej teologii maryjnej z zarzutem, iż została ona przez Sobór Watykański II porzucona. Otóż ośmielę się zająć stanowisko przeciwne zarówno wobec Ojca Świętego. Papieża Franciszka, jak i wobec e, tych teologów. Jako, że w katolicyzmie wszystko, dopóki nie jest zdog zdogmatyzowane, e, poprzez e, nauczanie takie uroczyste papieskie, czy też uroczyste kościelne, poprzez sobory, czy, czy właśnie poprzez ogłoszenie dogmatu, czy wypowiedzi, jakieś inne wypowiedzi, ex katedra, czyli w katolicyzmie, dopóki. Coś nie jest zdogmatyzowane, może być przedmiotem dialogu, dyskusji, sporu teologicznego. Stąd więc ośmielam się podnieść swój głos, który w, w tym punkcie akurat no, nie jest zbieżny, zarówno z, pogląd, z poglądami e, Ojca Świętego, jak i e, wymienionych rzeczoznawców. Zresztą w tych sporach dogmatycznych w historii kościoła bywało różnie. Prawda niekoniecznie była zawsze po stronie pasterzy kościoła. Ja korzystam tutaj z tekstu, który sobie przygotowałem, od dwóch dni go pisałem, także pozwolę sobie dla precyzji jakiegoś takiego logicznego porządku mojego wystąpienia korzystać z tego tekstu, przynajmniej z punktów. Otóż w historii kościoła nie zawsze prawda w tych sporach dogmatycznych leżała po stronie pasterzy kościoła, a więc była w ustach tych, którzy są wyżej w hierarchii kościelnej. Czy też prawda, nie musiała być koniecznie po stronie większości teologów. Niekiedy, zwłaszcza na początku rozwoju dogmatu, rośnięcia jakiegoś dogmatu, to niekiedy właśnie te początki istnienia tego dogmatu były w świadomości i gorącej wierze skromnej mniejszości w kościele. Często Ludzi raczej prostych. Czyli były, te początki dogmatu często wyznawał raczej prosty lud nawet aniżeli wielcy hierarchowie czy teologowie. Na przykład, kto w I wieku, nawet być może spośród apostołów czy spośród ich najbliższych współpracowników, załóżmy niektórych ewangelistów jak Marek, czy Łukasz, czy innych autorów. Czy, czy innych działaczy kościelnych ówczesnego czasu, kto z nich tak naprawdę uświadamiał sobie, kim jest ona, kim ona jest, Maryja? Być może nawet apostołowie do końca nie wiedzieli, raczej nie wiedzieli. A więc wszystko w tej dyskusji ma, wszystkie strony w tej dyskusji mają prawo do wypowiedzi, i wszystko może stać się w tej dyskusji teologumenem, czyli tak jak ja rozumiem, przynajmniej definiuję teologumen na mój użytek, że teologumen to nie jest dogmat, czyli to nie jest pewnik, ale jest to hipoteza uprawomocniona. Uprawomocniona przez co? Że jest bardzo prawdopodobna, że bardzo bazuje na Biblii, że bardzo jest logiczna, że bardzo jest dobrze podbudowana teologicznie, czyli biblijnie teologicznie jest podbudowana i logiczna, jest racjonalna. Po drugie, teologumen oznacza, że nie jest ta hipoteza sprzeczna z już. Orzeczonymi dogmatami, czyli z naszą doktryną, która już została skrystalizowana, czyli nie mogę wejść w, tej mojej, w tym moim hipotezowaniu, nie mogę wejść w sprzeczność, w kolizję z doktryną katolicką. Dalej, wszystkie argumenty już są racjonalne, jak już mówiłem. Jest poparta również świadectwem ojców, ta hipoteza, czy świętych, innych autorytetów, w historii kościoła, teologów albo też objawień prywatnych, zwłaszcza zatwierdzonych przez Kościół. Tak więc mamy prawo do stawiania tego typu hipotez, które posiadają takie, yy, takie przymioty, yy, takie cechy. Moim zdaniem Watykanum Sekundum, no, no nie szperałem zanadto yy, przygotowując się do tego wystąpienia, ale moim zdaniem Watykanum Sekundum nie ustosunkował się krytycznie wobec mariologii maksymalistycznej. Po prostu zajął stanowisko raczej umiarkowane, ostrożne, tak jak to zawsze robiły sobory. One w czymś szły naprzód, ale no nie była to mega awangarda. Było to raczej konstatowanie dogmaty, dogmatyzowanie, czyli konstatowa, konstata, konstatowanie jako pewnik tego, no co, do czego już jacyś inni teologowie doszli, czy wiara ludu, Natomiast no, żaden sobór nie był zanadto, nie szedł do przodu, dlatego że no, no, chcieli starali się być ostrożni. Podobnie, moim zdaniem, Watykanum II sobór watykański II jest ostrożny, dlatego wypowiada się w sposób minimalistyczny. No Też uwzględnia mm, ducha czasu bardzo se sekularyzowanego, uwzględnia też ducha czasu, jakim jest nowy ekumenizm i ta ówczesna w latach 60. nadzieja na przyspieszenie procesów. Y jednoczących. Tak więc to wszystko wpływało na pewien minimalizm i ostrożność Kościoła w wypowiedziach o Maryi, ale nie, nie tego minimalizmu, nie trzeba moim zdaniem interpretować jako zanegowanie, wręcz takie dogmatyczne tym bardziej, zanegowanie koncepcji maksymalistycznej, tylko po prostu powiedzenie póki co Póki co mówimy ostrożnie, póki co mówimy minimalistycznie, dlatego nie ogłoszono dogmatu o współodkupicielce czy o wszechpośredniczce. Może właśnie między innymi, między innymi dlatego. A oprócz tego, hmm, właśnie Kościół chciał, chciał no, w tamtym czasie chciał być otwarty bardzo na protestantów, i, i dlatego właśnie nawet nie powstała odrębna konstytucja dogmatyczna o Maryi bo jest chyba konstytucja dogmatyczna, o, znaczy na pewno jest o kościele Lumen Gentium, jest tam druga konstytucja, już nie dogmatyczna, tylko pastoralna, jest jeszcze konstytucja chyba dogmatyczna o Słowie Bożym i o chyba o liturgii, już nie pamiętam. No o Marii mogła powstać, nie powstała. Maria została wprowadzona jako ósmy rozdział w konstytucji dogmatycznej o kościele Lumen Gentium, jako ostatni rozdział, czyli została gdyby uplasowana jako wzorcowa chrześcijanka, jako punkt odniesienia chrystianologiczny. Natomiast nie powstał oddzielny dokument o Maryi. Moim zdaniem hmm, szkoda, tak dla prawdy szkoda, jak i dla przyszłości Kościoła szkoda. Dlatego, że gdyby ten Sobór poszedł bardziej śmiało w Maryjność, to jest taka moja supozycja, gdyby ten, ten Sobór Watykański, gdyby Sobór, najukochańszy nasz Sobór Watykański II poszedł bardziej do przodu w Maryjność... E może nawet aż po bardzo niepoprawne dogmatyzowanie kwestii współodkupicielki i współpośredniczki, to może w ten sposób, jako bardzo umaryniony, dopomógłby nam przejść spokojnie falę sekularyzacji, falę protestantyzacji kościoła no i wszelkich tych skandali, które teraz wyniknęły, dlatego że sobor wtedy stałby się bardzo soborem właśnie maryjnym, a Maria, jak wiadomo, jest młotem na wszelką herezję, na wszelki grzech. A więc już sama ta maryjność, ten klimat ym, dałby być może więcej zrozumienia, o co chodzi w Kościele, niż owe dokumenty soborowe, tak pieczołowicie przez Ratzingera i innych, Kongara i innych ym, pisane. Właśnie bardziej to przesłanie takie klimatyczne, umaryjnione, być może pomogłoby Kościołowi bardziej, aniżeli y, pewne spekulacje, bardzo głębokie teologie, które, których świadkami, czyli czytelnikami są eksperci, są tylko niektórzy, ale nie lud wierny. W każdym razie, moim zdaniem, Sobór nie zanegował y, maksymalistycznego podejścia do Marii, a tylko... Przyjął ostrożne stanowisko minimalistyczne. Sobór też poza tym nigdy nie mówi wszystkiego i nie pretenduje do tego, że my już powiedzieliśmy wszystko. Żaden sobór nie pretendował chyba do tego, aby być alfą i omegą. Alfą, owszem, szczególnie sobór jerozolimski, 70 rok tamnicyjski, efeski, konstantynopolitański i tak dalej, halcydońskie, Tak, alfą, betą, gamą, deltą, tak, czyli... Tymi pierwszymi literami alfabetu greckiego, owszem, były, no bo krok za krokiem po, posuwały teologii coraz głębiej, coraz bardziej precyzyjnie. Tym niemniej żaden sobór chyba nie chce powiedzieć, że to już jest koniec, co my mówimy. Dlatego mm, sądzę, że sobór watykański II także nie jest ostatnim głosem Kościoła, przynajmniej nie musi być. Może jest, a może nie jest.